Cześć, dzisiaj środa, a więc dzień powrotu nas z wakacji do kraju. No i zapraszam Was na taki krótki tour, żeby Wam pokazać najciekawsze miejsca z naszego punktu widzenia, które warto było odwiedzić i które warto było zwiedzić. Zacznijmy sobie tutaj od przedniej strony, czy też części Sandy Beach. Tutaj znajduje się główna droga dojazdowa do hotelu oraz korty tenisowe. No a my znajdujemy się tutaj przed głównym lobby. Wejdziemy sobie, pokażę Wam, jak to wszystko wygląda. Oczywiście w lobby można sobie załatwić, jest tutaj, znajduje się recepcja oraz wszelkie informacje. Możecie sobie wszystko tutaj pozałatwiać. Oczywiście znajduje się tutaj również możliwość wynajęcia samochodów. Także nic, tylko załatwiać. W tamtym miejscu jest wypożyczania samochodów. A my idziemy dalej. Jak to tu wszystko wygląda? Nie wiem, czy to jest fortepian, czy pianino. Nigdy nie wiedziałem. No ale idziemy na zewnątrz. Tak. No i zaczynają się budynki oczywiście mieszkalne. Właściwie, bo pokażę Wam tutaj ten kawałeczek, a my przejdziemy tutaj jeszcze kawałeczek do tej drugiej części. Jeszcze się cofniemy. Tutaj znajduje się oczywiście bar. No i tutaj na zewnątrz zawsze codziennie między obiadem a kolacją można sobie zjeść hot doga bądź też gyrosa z frytkami. Myśmy tutaj byli właściwie chyba 2 czy 3 razy, bo szczerze powiedziawszy, człowiek już nie ma sił na to jedzenie. Tego jest taki multum, że się w pale nie mieści. To jest właściwie taki jedna mała restauracja. Znajdują się jeszcze potem dwie większe. Jedna jest ogólna, natomiast druga to jest włoska, więc jesteśmy tak objedzeni, że po prostu na to jedzenie, że można patrzeć. Tu oczywiście są sklepy, tu jest supermarket, w którym można kupić właściwie wszystko, a z wyjątkiem takich artykułów typowych spożywczych. Oczywiście do kupienia są jakieś ręczniki, zestawy do kąpieli, gry, zabawy dla dzieci, pamiątki. Jest również jubiler. A oczywiście myśmy z niego tutaj nie korzystali, bo i po co? Domki. Oczywiście tutaj jest drugie wejście do supermarketu. Nie jest to co prawda gminy, no ale podstawowe rzeczy jakieś można sobie kupić. No a tutaj z przodu znajduje się Funlaut, centrum rozrywki, w którym znajdują się automaty z przełomu lat 80. i 90., więc nie lada atrakcja. No, oczywiście parę stołów bilardowych, cymbergaj. No a tutaj dochodzimy, to jest właśnie ten Funlaut. Wejdziemy sobie do środka, czemu by nie. Tak jak mówię, stoły bilardowe. O właśnie, wszedłem i ktoś włączył muzykę. Automaty do gier. No jest ich tu około 20, myślę. Teraz na tą chwilę są akurat wyłączone. No ale możecie sami zobaczyć mniej więcej, jak to wygląda. Tu oczywiście znajduje się drugi sklep. I jeszcze jeden, zaraz zobaczycie. Rozmieniarka pieniążków. No i tutaj mamy jeden sklep i drugi, oczywiście obydwa jeszcze zamknięte, bo jest, przypominam, godzina 7:15. Sobie można zobaczyć piękną infrastrukturę obiektu. No i tu przechodzimy. Kalimera. Przechodzimy sobie tutaj do pierwszego baseniku, który jest połączony takim przepustem z drugą częścią. Tu jest oczywiście drink park, również zamknięty. Tak, zjeżdżalnie są włączone zawsze do godziny 18, następnie następuje ich wyłączenie, to znaczy się odłączają dopływ wody po prostu do tych zjeżdżalni.
No to jest znak, trzeba po prostu się powolutku zbierać z tego basenu. Tak to wszystko wygląda. Tu jest oczywiście taka mini scena z takim ładnym greckim wystrojem. Oczywiście można sobie tutaj zamówić różnego rodzaju pamiątki. Mam tu na myśli przede wszystkim własne jakieś zdjęcia naniesione na jakiś kamień, na pocztówkę, na kubek. No i taką pamiątkę można sobie przywieźć. Pójdziemy dalej. Oczywiście informacja z numerami pokoi, w którą stronę jaki się znajduje. Tu mamy program dzienny animacji. Oczywiście z wypisaną godziną. Przejdźmy sobie tutaj w tą strefę. Tutaj znajduje się plac zabaw dla dzieci. Klub, Polski Klub Delfinki. Tak, tak, jest tu bardzo dużo Polaków. Więc biuro turystyczne Grecos ma tutaj też swoją, jak gdyby, można powiedzieć, tu sobie siedzibę. Znajdują się tutaj takie miejsca typowo polskie. Plac zabaw jest zamknięty, no ale troszkę go pokażę. Taka fajna zjeżdżalnia wyłożona piaskiem. No i tutaj jest klub Delfinki, gdzie od godziny, jeśli się nie mylę, 10 do 13 odbywają się animacje. No nie tylko dla polskich dzieci, bo wiadomo, są prowadzone po polsku, no ale każdy chętny, kto chce, to może z nich skorzystać. Dobrze, to chodźmy dalej. Tutaj za chwilkę będzie wypożyczalnia rowerów, wypożyczalnia elektrycznych samochodzików. No a potem już dwie restauracje, z których oczywiście korzystamy. Bardzo smaczne. Słoneczko świeci, jak widać, pogoda piękna, bezchmurne niebo. Oczywiście tablice informacyjne, bo ten obiekt jest naprawdę bardzo, bardzo duży. Każdy na wstępie dostaje tutaj taką mapkę z mapką obiektu, z zaznaczonymi obiektami, najważniejszymi obiektami. Tak jak widzicie, amfiteatr, jeszcze oczywiście amfiteatr czeka nas do zwiedzenia. No i możemy iść dalej. No oczywiście też już wszystko jest tu pozamykane, no ale sami możecie zobaczyć, tu są autka, samochodziki, elektryczne, kolejka. Rowery czteroosobowe, dwuosobowe, rowery elektryczne nawet są. No idziemy dalej, idziemy dalej. O, już tutaj widać zabudowania restauracji. Jest to restauracja największa, można powiedzieć ogólna. Nie ma tutaj sprecyzowanego konkretnego jadłospisu. No widzicie, samochód bez rejestracji, w Grecji też możliwe. Ciekawe, czy go w ogóle rejestrują. Podejrzewam, że nie. Stan jego zewnętrzny jest w opłakanym stanie. Podejrzewam, że to jest jakaś samoróbka, którą tutaj gdzieś na boku remontują. No i widzicie, tu jest ta główna restauracja, spróbujemy sobie wejść. Mam nadzieję, że mnie nie wyrzucą. Coś nie coś wam pokażę. No naprawdę jest bardzo, bardzo duża, robi wrażenie. Zresztą zobaczycie sami. No to idziemy, idziemy. Raz, dwa, trzy, cztery schódki. Popatrzcie się, jak to jest wielkie. Wchodzimy, wchodzimy do środka. Z lewej strony znajduje się restauracja dla osób nieposiadających dzieci. Tutaj, a my sobie idziemy tutaj do głównej. Sami zobaczcie, jak to tu wygląda. Co tu mamy? Cytrusy. Jeszcze oczywiście jest pozamykane. Tu są pewnie lody, ale to nie nasze danie. Tu mamy również jakieś dodatki, sosy, talerzyki nakładać można. No i kolejna porcja posiłku.
No to z Michałkiem zawsze bierzemy ten boczek, pomidor, no i jajka z patelni. Idziemy dalej, kolejne posiłki. Jajuszka. Znowu cytrusy. Herbatka, kawa, co człowiek chce, na co ma ochotę. No a my sobie pójdziemy dalej. Zobaczcie, tak jak mówię, stoliki. Tam się znajdują również dystrybutory z kawą, z herbatą, z napojami, z pipetami, z winem. Też ma ochotę. No i dobra, idziemy dalej. Pójdziemy teraz do włoskiej. Idziemy do włoskiej teraz. Oczywiście przy wejściu do każdej restauracji jest możliwość oczywiście wyczyszczenia sobie rąk. No i to chodźmy. Chodźmy dalej. Takie piękne. Tu oczywiście jest na górze pokoje hotelowe. Tu jest ubikacja. No chodźmy. Chodźmy teraz do włoskiej. Bardzo ładna zabudowa. Można sobie usiąść, odpocząć na kanapach. No i mamy obiekt. Mamy obiekt restauracji włoskiej. Pójdziemy sobie zobaczyć zaraz. Jeszcze oczywiście zamknięta jest, bo widzę rozstawiony, ale jak mnie nie wyrzucą, to wejdę. No i tak się tutaj fajnie prezentuje. Stoliczki, można na świeżym powietrzu sobie zjeść. Tutaj oczywiście z prawej strony Włoch serwuje pizzę. Jeszcze tutaj oczywiście nic nie jest ponakładane, bo jest jeszcze nieczynna. No ale to taki tylko rzut, powiedzmy rzut, jak to tu wszystko wygląda. No my sobie tu przeważnie siedzimy w tych dwóch stolikach. No i oczywiście w każdej restauracji jest to, co wam za chwilę pokażę. W pierwszej restauracji znajdowało się ono po drugiej stronie ściany, więc ja wam tylko palcem pokazałem. No co, standardowo mamy tutaj dystrybutory z napojami, które są i u nas. Szklaneczki, soczki, woda. No i tutaj mamy dwie pipety z piwkiem. No i wina. Wino białe. Takie. No i znowu białe. Także można brać, lać, pić, oczywiście jeść ile się chce, ile się da. No to chodźmy, kochani, do amfiteatru. Taka ładna rzeźba. No nie zmieściłaby się do walizki. Niestety. Chodźmy dalej. To nie ma czasu. O, pięknie, palmy wokoło. Good morning. Tak, ja też czasami mówię dzień dobry, a niech się uczą. Skoro tutaj jest 90% Polaków, to niech się dziady greckie w końcu nauczą, jak jest dzień dobry i do widzenia. Nie wiem, czy my tu przejdziemy, bo szczerze powiedziawszy tędy nie chodzę. Zaraz zobaczymy, co tutaj mamy. Ale chyba jest jakieś przejście. Jakieś pomieszczenia gospodarcze, bo to jest z tyłu oczywiście restauracji. Przejdźmy sobie. Chcę wam pokazać jeszcze amfiteatr. No i wejście do samej plaży. No jest tu pięknie, co by tu nie mówić. Oczywiście wypadałoby troszeczkę to wszystko odnowić. Wymalować pokoje troszeczkę. No ale to niczym absolutnie nie przeszkadza. W latach 80. podobno bywała tutaj sama John Collins z dynastii. To wszyscy tą osobę pamiętamy doskonale. No i tak, mamy tutaj drugi basen. Oczywiście tradycyjnie z pięknym mostkiem. Oj, kot, ciekawe czy się będzie kąpał. Dziaduwa jedna.
A, widzicie go? Widzicie go? Kotek. O, tu raczej, syneczku, ryb nie złapiesz. No i dobra, to idziemy dalej. Teraz wam pokażę drugi basen. Pięknie. Tu można oczywiście się spłukać. Tu mamy tą restaurację. No i idziemy tutaj zobaczyć drugi basen. Tu w tym basenie woda jest zdecydowanie cieplejsza niż w tym pierwszym, w którym są zjeżdżalnie. Wydaje mi się, że ten basen jest troszeczkę ładniejszy. A biorąc pod uwagę, że dzieci, nasze dzieci de facto ze zjeżdżalni nie korzystały, więc ostatni razem nawet byliśmy na tym basenie, a nie na tamtym. No i niewykluczone, że dzisiaj też jeszcze tutaj zahaczymy, jak starczy czasu, bo po śniadaniu idziemy zaraz nad morze. No to idziemy dalej, idziemy dalej. Piękne palmy, Elcia to tu co chwilę robi, co 5 minut zdjęcie z palmami. A gdyby była taka możliwość zasadzenia w doniczce, w domu, a może jest, sam nie wiem, to by się kupiło taką i w dużym pokoju posadziło. Tak jest, tu są trybuny, tak jak widzicie, amfiteatru. Tak, tak, ten obiekt ma swój amfiteatr. Odbywają się tu różnego rodzaju imprezy. Myśmy z Misiem byli ostatnio na pokazie iluzji, to był chyba poniedziałek, jeśli się nie mylę. No i taka scena tutaj jest, tak się to wszystko prezentuje. No szału nie ma, ale na te potrzeby, które tu są, w zupełności wystarczy. Jeszcze jeden rzut na trybuny. No i chodźmy dalej. Tu jest oczywiście parę automatów. Tak, no i tutaj idziemy sobie tutaj w to miejsce, w którym można sobie zrobić spa nóg, oczywiście za 5 euro. Co my tutaj mamy? Tutaj stoją lodówki z lodami. Można sobie brać kubeczki i dowoli nakładać. Tu znajduje się oczywiście drink bar, który jest również zamknięty ze względu na wczesną porę dnia. Chodźmy dalej. No i zbliżamy się do wejścia na plażę. Tu już widać, jest ochroniarz, zawsze tu siedzi przy wejściu. W razie czego, gdyby, wiecie, licho nie śpi. Informacja, że plaża otrzymała nagrodę niebieskiej flagi. Good morning. No i tutaj pięknie, piękny widok obiektu. Tu są samochody. Myślę, że to jest, nie wiem, czy to jest część samochodów do wypożyczenia, czy samochody od pracowników. Tutaj znajdujemy drugi deptak. No i mamy wejście na plażę. Tak jak widzicie, boisko do siatkówki, w oddali plaża nieużywana. Ja zrobię może zbliżenie, może będzie coś widać. Tak, tam nikt nie chodzi, nie ma tam leżaków, nic się tam nie dzieje. W oddali widać nieczynny wulkan. Teraz to troszeczkę przybliżę. Oczywiście miejsca do spłukania się, leżaczki w prawo i w lewo. No i podejdźmy troszkę do przodu. Parasole słomiane, a właściwie nie słomiane, tylko pokryte słomą. No, teraz o tej godzinie jest tu pustka. Praktycznie 90% osób jeszcze śpi. Zresztą sami widzieliście, że idąc przez cały resort spotkaliśmy może 1, 2, 3 osoby.
O, widzę, ktoś tutaj zapomniał koło. No i tak to się wszystko tutaj prezentuje. Sami zobaczcie, co ja tu będę więcej mówił. Oczywiście fal tutaj praktycznie nie ma. No teraz są takie lekkie, lekkie fale, ale to jest maks. W ciągu dnia praktycznie nie ma nic, nie ma wiatru. A jeśli nawet jest, to nie ma to jakoś specjalnego przełożenia na morze. Także morze tutaj jest spokojne. No i co, kochani, no to by było wszystko z tego turu. Mniej więcej wam pokazałem takie miejsca najważniejsze, najciekawsze, z których my osobiście korzystaliśmy, w których oczywiście przebywaliśmy. No i co, no, do zobaczenia, cześć. No i oczywiście na koniec jeszcze wam pokażę nasz pokój, a właściwie miejsce. No i oczywiście na koniec nie mogłem zapomnieć o tym, żeby pokazać wam dojścia do naszego pokoju, no i samego oczywiście pokoju. Także stoimy tutaj na tym mostku oczywiście. Tutaj oczywiście znajduje się restauracja. Mamy bardzo bliziutko, jak widać. No i musimy tutaj skręcić w lewo. Mamy pokój 1111, czyli 3 jedynki. Tak to jest na tablicy. Na wprost od 1101 do 1114 znajdują się pokoiki, no więc idziemy. Idziemy sobie. Tak, tak to wszystko wygląda. Mamy pokój na parterze, więc przynajmniej nie musimy chodzić po takich stromych schodach. Tu jest bardzo ładna figurka grecka, będąca niejako latarnią. Idziemy, idziemy, idziemy. Wchodzimy de facto do budynku. Tutaj korytarze są takie na przestrzał, jak można zobaczyć. Tu wam jeszcze pokażę. Tu jest taki skrót do restauracji włoskiej, więc mamy bardzo fajną alternatywę, bardzo krótko, czasowo i bardzo szybko możemy się przemieścić z jednej restauracji do drugiej. No i wchodźmy tutaj do tego korytarza. No i tutaj mamy nasz pokój 1111, oczywiście wszystko na karty chipowe, nie ma tej kluczy. Tu de facto z tej strony nic nie ma, ta droga podejrzewam jest nawet zamknięta. Ale zejdziemy sobie tutaj. Myślę, że się nic nie stanie. No i de facto tutaj... O, tu jest mokro. Tu jest mokro, zraszają. Nie, to jest właściwie rosa. No i tutaj mamy pokoik. Tak, to jest nasz. Oczywiście wszystko wystawione na noc, żeby się fajnie wysuszyło. Klimatyzacja w każdym pokoju obowiązkowa. No i co, jak sobie tu wyjdziemy na zewnątrz, bo tu nikt nam nie chodzi. Jest cisza, spokój. No i dobra. Ale myślę, że teraz to by było wszystko. Ewentualnie jeszcze potem może krótkie nagranie, żeby pokazać wam nasz pokój. No i to byłoby wszystko. No to tymczasem